Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie. Na dobry początek skarby z cieszyńskiej Trówły. To znana już w naszym regionie impreza. Rozpocznie się w piątek, a zakończy w niedzielę. Wydarzenia w ramach Trówły będą miały miejsce w różnych miejscach w Cieszynie. Na kiermasz książki używanej zaprasza biblioteka. Pośpiewać będzie można z kolei na dziedzińcu Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Najwięcej wydarzeń będzie miało miejsce na terenie Zamku Cieszyn. Tam warsztaty i wystawy. Symboliczne otwarcie Trówły odbędzie się w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn w piątek o godzinie 18. Warto też zajrzeć na cieszyński jarmark rzemiosła w niedzielę w godzinach od 11 do 17. W niedzielę nie zabraknie także tradycyjnego konkursu pieczenia strudla o godzinie 15. Jeżeli ktoś lubi fotografię, to z pewnością to wydarzenie go zainteresuje. Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza w piątek na najważniejszą wystawę fotografii tego sezonu w Cieszynie. To najlepsze prace ponad 20 autorów należących do tego towarzystwa. Pokażą szeroki wachlarz ich zainteresowań i umiejętności. Poza wystawą główną będzie również wystawa towarzysząca na stole oraz multimedialny pokaz fotografii. Start godzina 18 w restauracji Ekotradycja. W sobotę 22 września gmina Goleszów oraz Ślimoki zapraszają na rajd rowerowy. Start godzina 9 przed urzędem gminy Goleszów. Z kolei w niedzielę ciekawą propozycję spędzenia wolnego czasu ma dla pani wizażystka i stylistka Monika Moll, która zaprasza na makijaż w plenerze. Wizażystka będzie malować chętne panie w godzinach od 11 do 14 na Wzgórzu Zamkowym. Na koniec mamy dla Was muzyczną propozycję, a więcej o tym wydarzeniu opowie Mustafa i Aneta. Mustafa El Boudani, muzyk z Maroka, wokalista, gitarzysta, bębniarz, mieszkający obecnie w Ustroniu i pracujący u nas w Stowarzyszeniu Współpracy Polsko-Marokańskiej Afrika Deserta Project. I właśnie ze stowarzyszeniem organizujemy koncerty w Bielsku Białej oraz w Gliwicach już 26 września. Bielsko Biała Jazz Club Metrum i Gliwice 27 Studencki Klub Mrowisko, gdzie spotkają się kultury dwóch kontynentów, będą etniczne grania, a gośćmi i zespołem, który tuż po Mustafie zagra, jest Gypsy Fingers, czyli Victoria Colan i Luke Oldfield. Na to serdecznie zapraszamy wszystkich widzów i czytelników portalu OX. Hello OX, I would like to invite everybody for concert Gypsy Fingers and me in Bielsko-Biała. I hope see you there. Thank you so much. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Oczywiście zachęcam do zaglądania do naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.